takie odczucie i nie wiem, być może Pan również je podziela, że jesteśmy tutaj dzisiaj w gronie osób, które są Pana przyjaciółmi, osób, które Pana znają i podziwiają. Czy w galerii, czy w mieszkaniu prywatnym, czy w jakimś gabinecie pracy, jest w nich zawarta taka opowieść, która nie pozostawia człowieka obojętnym. Dziękujemy bardzo. No i Panie Edwardzie, podziwiam Pana dokonania artystyczne. Proszę iść dalej tą drogą. No, ogromnie dziękuję gwardii przyjaciół, malarzy, no wszystkich, którzy po prostu przyszli, takie grono ludzi.